takiej akcji jeszcze w Tczewie nie było. 15 odważnych panów pokaże klaty dla psów z klatek. Efektem niezwykłych sesji zdjęciowych będzie wydanie specjalnego kalendarza. Całość ma wspomóc tczewski azyl dla psów. Zdjęcia wykona znana w Tczewie fotografka Kasia Gabska. Czy wszyscy panowie zdecydują się pokazać klaty? Czy się będą rozbierać, to się za chwileczkę okaże. Natomiast wzięli udział w konkursie Pokaż klatę dla psa z klatki. No a na ile ta klata będzie wyeksponowana na zdjęciu, to za chwilkę już będzie wiadomo. Powstanie z tego kalendarz, a przy okazji powstaną takie, powiedzmy, mini pocztówki, które będziemy prezentować na Facebooku i w internecie, które będą prezentowały pieski, które mogą trafić do nowych domów. Czy będzie to akcja propagująca adopcję psów ze schroniska. Będziemy tutaj w okolicy, tak żeby nie stresować psów daleką podróżą. No i będziemy szukać takich miejsc, które by chociaż trochę sugerowały zmiany pory roku. Będzie to dosyć trudne, bo jest dzisiaj mgła i bardzo jesienna pogoda. Niemniej jednak no, mamy piasek, mamy jakieś drzewo, mamy jakieś ściany do dyspozycji, więc mam nadzieję powstaną różnorodne kadry. Pierwsi odważni panowie mają już za sobą swoje sesje zdjęciowe. Dlaczego zdecydowali się wziąć udział w przedsięwzięciu? Jestem tutaj dzisiaj w celu charytatywnym, pomagamy pieskom. Wystąpię na gołej klacie, więc sesja bardzo fajna i bardzo fajne przedsięwzięcie. Nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest pies, czy kot, czy niedźwiedź. Żaden problem. Pomagamy wszystkim. Tak naprawdę to zobaczyłam zdjęcie takiego dużego pana ze szczeniakiem na rękach i pomyślałam sobie, żeby zaprosić strażaków. Ale myślę sobie, a dlaczego tylko strażaków? No i tak od takiego impulsu do konkursu było kilka minut. Zaraz on się zjawił w postaci wpisu na Facebooku i zaraz się zaczęli zgłaszać panowie, więc bardzo spontaniczna akcja z tego powstała. Zauważyłem okazję, że można pomóc schronisku i pieskom, więc stwierdziłem, dlaczego mam się nie pojawić i pomóc. Praktycznie chyba tylko te młodsze i mniejsze pieski są zwykle adoptowane. Myślę, że przyda się takie coś i no, ze względu też na to tutaj jestem. Na efekty akcji czekają pracownicy i wolontariusze z tczewskiego schroniska. Wybrałyśmy te psiaki, które są w sumie najdłużej w schronisku, są też trochę zapomniane i chcemy je po prostu bardziej wypromować, żeby też ludzie spojrzeli nie tylko na te takie, jak to się mówi, piękne pieski, tak? Bo wszystkie są piękne dla nas. I po prostu taka nasza inicjatywa, że te takie, które troszeczkę dłużej już, że tak powiem, zamieszkują schronisko, żeby miały tą szansę też na dom. Włączyć się w akcję można, dokonując wpłaty za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl pod hasłem Kup kalendarz dla psiaków ze schroniska. Trzeba się spieszyć, bo organizatorzy na razie planują wydanie jedynie 300 egzemplarzy.